Prawda futbolu zagościła do Słupska. Jest w Prawdzie futbolu prezes Gryfa Słupsk. Prezes, a znamy się z boiska. To znaczy ja pisałem, a on tam biegał. Paweł Kryszałowicz, witam cię bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjazd przede wszystkim. No, z przyjemnością. Na prowincję. Ale nie, no, z przyjemnością. Obejrzałem mecz. Obejrzałem mecz lidera. Nie, Gryf nie jest liderem jeszcze. Ale Paweł obiecuje atak na lidera w nowym sezonie. Tak jest. Natomiast dzisiaj składałeś gratulacje, bo Radunia... Już weszła. Stężyca. Nie znam tej myśli. Radunia z Stężyca awansowała. Tak. Trenerem jest mój kolega, którym razem bardzo sympatyczny, tak. Razem działamy w Pomorskim Związku Piłki Nożnej. Cieszy nas to też, że w końcu piłkarze zaczęli działać, bo Irek grał też w Arce Gdynia, też w wielu innych klubach tu w regionie. Nie, ale wiesz co, to jest moje przekonanie, że z tego pokolenia, czy to jest pokolenie Engela, Janasa, czy pokolenie będzie Nawałki, no kto ma robić futbol w różnych rolach, tak? Jeden będzie trenerem, drugi będzie menedżerem, trzeci będzie kierownikiem, czwarty dyrektorem, piąty prezesem. Paweł Kryszałowicz prezesem jest, tak? No i bardzo dobrze, no. Powiem tak, no dużo obostrzeń jest, szczególnie jeżeli chodzi o trenerów, no bo zawodnicy, którzy grali kupę lat w Ekstraklasie, byli za granicą, grali w reprezentacji Polski, no to... Nas żona rozśmiesza. Musimy ją odesłać na makaron jakiś, bo jesteśmy, muszę poinformować, że jesteśmy w Casa Italia, bardzo fajne miejsce w Słupsku. Będziesz tu mundial oglądał pewnie. Nie wiem, wolisz w domu. Ja wolę w domu, bo tak jak dużo ludzi, to człowiek się nie skupi nad oglądaniem, tylko tu pytanie, tam odpowiedź i to takie jest chyba nie za dobre. Ja kocham piłkę nożną, więc lubię się skupić. Ja też, ja mam to samo. Lubię się skupić. Słuchaj, uśmiech jest na twojej twarzy, ale chcę i muszę zacząć od tego tematu, że toczysz mundial życia. Mundial życia o życie tak naprawdę, bo to jest cykl mundial życia. Rozmawiałem w tym cyklu z kilkoma osobami, ale no, mundial to jest jedno, natomiast ty masz teraz taki moment w życiu, że no, jesteś w szczególnym momencie, prawda? Przez chorobę. Oczywiście, to ciężki moment i jak ktoś o tym mówi, to zawsze emocje gdzieś działają, ale no, tak się życie potoczyło, to ja uważam, że to jest kolejna próba jakaś mi dana, bo w życiu już miałem trochę tych prób. No i na razie udaje mi się wygrywać. Wyszedłem już spod bramki, także wszystko idzie w dobrym kierunku, ale to potrzeba zmiany życia, zmiany nastawienia i po prostu trzeba się leczyć. I jestem po operacji, tak jak już wiele razy mówiłem, teraz trwa proces leczenia, wyniki są bardzo dobre, wręcz nie sądziłem, że tak szybko będą tak dobre, no ale to leczenie nie kończy się, trzeba się dalej leczyć, poświęcić dużo czasu na to. I mam swój mecz, który muszę wygrać, bo tu nie można przegrać. W sporcie można przegrać i pogratulować przeciwnikom, jasne, a tutaj nie można przegrać, więc trzeba wszystko postawić to, żeby wygrać. I więc wszystko jest robione ku temu. Sam dużo mówię, różnych witamin i jeżdżę do dwóch klinik się leczyć, ale też mam grono przyjaciół koło siebie, którzy zawsze są ze mną i jak potrzeba, to wsiadamy dzisiaj w auto i jedziemy. I im chciałem przede wszystkim podziękować, bo bez nich to byłoby mi bardzo ciężko. Jasne. Nie boisz się mówić o tym publicznie? Chyba już się przełamałem. Przełamałeś się. Miałeś taki pierwszy moment, rozumiem, że to jest taki moment, no bo w Polsce jest często tak, jak pada hasło rak, prawda, a ty miałeś, mam nadzieję. Tak, wycięty mam. Raka jelita, tak, prawda? Esica się dokładnie nazywa, nowotwór. No właśnie. Złośliwy. I jak słyszysz takie coś od lekarza, no to jakby... Bo ja też byłem teraz w szpitalu i też z jelitem i muszę wam powiedzieć państwo, że no jest to doświadczenie, tak? Nie można z niczym tego porównać i to trzeba po prostu samemu przeżyć, ale też trafiłem na wspaniałego lekarza, który mnie operował, pan Marek Grzyszczyk, i jak przyszły wyniki, no to mnie zaprosił do siebie i mówi, nie tryskam humorem, więc nie jest za dobrze. Tak zaczął. Tak zaczął. Więc też fajne podejście do człowieka i ja mu powiedziałem, no ale panie doktorze, ja jestem prosty człowiek, to chłopak, to proszę mi powiedzieć, czy jest źle, bardzo źle, czy dobrze, czy średnio. Jest średnio, można to leczyć. No to, no ale jak człowiek przeczytał te wyniki, przeczytał nowotwór złośliwy, no to świat stanął przed oczyma. No właśnie, bo nowotwór, a jeszcze nowotwór złośliwy, to jeszcze tak potęguje to tak jakby... Jest. Że może, mogą być przerzuty. No, całe szczęście, że zostałem szybko zoperowany. Przerzutów nie mam.
Także tylko pozostał czas, żeby zaleczyć to, żeby wytłuc, co ewentualnie gdzieś tam zostało, bo mogło coś gdzieś zostać, bo badania komputerowe nie są aż tak dokładne. Teraz po 6 chemiach myślę, że zrobimy bardzo dokładne badania i wtedy będę wiedział, czy dalej coś jest. A ty jesteś w trakcie chemii, mówisz cały 6 czas, chemii, tak. A którą... Jestem po 4. Jutro, 4, dzisiaj czyli jadę, jeszcze 2. Dzisiaj jadę, od jutra mam 5. Dobrze się czuję, włosy mi nie wypadły, się śmieję, ale to chyba najlepszy, najmniejszy problem by z tym był, bo to, jasne. To jest za problem. Ja naprawdę przebywam w szpitalach, gdzie ludzie są bardzo poważnie chorzy, dużo ciężej ode mnie, więc nie ma co tu narzekać, tylko po prostu trzeba się leczyć i walczyć o swoje życie i zachęcać ludzi do tego, żeby dbali o siebie i żeby leczyli się. No właśnie, bo szpital jest takim doświadczeniem, w którym człowiek rozumie pewne rzeczy, nie? Czy zaczyna rozumieć, my jako, prawda? Jakoś... My jako zawodnicy to byśmy pod kopułą nie osiągnęli, bo jak ktoś pod takim ci kloszem, zrobił, tak? Ktoś ci krzywdę, to zawsze była ochrona. Zachorowałeś, to lekarz przyjeżdżał do ciebie do klubu, do domu, a nie ty jechałeś do lekarza. Więc my w ogóle takiego życia jak gdyby normalnych ludzi nie znamy, a powiem szczerze, że jak poważnie zachorujesz, to wszystko ci się w życiu zmienia i masz inne wartości. Zresztą ja miałem inne wartości od zawsze, bo... Ale ty, znamy się tyle lat, prawda? Poznaliśmy się, jak grałeś w reprezentację Jerzego Engela. Pamiętam niezapomnianych kilka rozmów w tym czasie, moją wizytę we Frankfurcie, tak jak byłeś gwiazdą Bundesligi. Natomiast tak muszę jest. Powiedzieć, że ty nigdy nie byłeś takim człowiekiem... wiesz, jak są piłkarze często. Kasa, takie myślenie często... Znaczy, ty nie miałeś tego już ja wtedy, pochodzę nie? z normalnej rodziny, z normalnego osiedla. Więc... No ale to tym bardziej może się przewrócić czasami. Właśnie nie, chyba jak jesteś wychowany w takich ciężkich warunkach, no to inaczej odbierasz to wszystko, wiesz ile kosztuje cię zdrowia, to no do dzisiaj byliśmy na meczu mojego klubu i dzisiaj... No pokazywałeś mi, gdzie osiedle tak, jest za stadionem, jak ja bym miał blisko miał jak ja bym naprawdę. Miał powiedzieć, że dzisiaj ktoś z tego klubu będzie grał w reprezentacji Polski, to? No to uśmiech na twarzy się wiąże, no bo to naprawdę ciężko jest jasne, z tak małego klubu jasne. Dostać się na wyżyny piłkarstwa. Ale to się zdarza. Ale to się zdarza, trzeba oczywiście ciężko pracować i mieć dużo szczęścia i spotkać na drodze odpowiednich ludzi, którzy ci to umożliwią. Mi się udało, więc ja dlatego może jestem takim, że... No ale jest wielu takich kolegów. No Jurek Dudek się zmienił, no zmienił się troszkę, ale no nie, jest to chłopak, który też w kopalni pracował. Ja byłem w wojsku, jeździłem bojowymi wozami piechoty. Prowadziłeś? Nie, jeździłem z tyłu. No i teraz pokaż mi piłkarza, który był w wojsku, który grał w reprezentacji, był w wojsku. Nie w takim wojsku, że przychodził, podpisywał. Nie, dzisiaj to chyba żaden. Żeby był podpisywał listę, tylko taki, który był służby miał i normalnie funkcjonował nie, w wojsku. Dzisiaj to żaden. Więc ja to przeżyłem, może dlatego jestem takim. Po drugie, bo oddychamy tym samym powietrzem, co inni ludzie, no nie? Jemy podobne rzeczy. Może piłkarze trochę lepsze, bo muszą się lepiej odżywiać. Jasne. I tak to wygląda, więc tu nie ma co dzielić ludzi na takich i owakich, bo w życiu są różne losy, ścieżki, jednym się powodzi, jednym się nie powodzi, jedni popełniają błędy, muszą za te swoje błędy odpowiadać, więc tu ja myślę, że tak do życia podchodzę, a nie. A tym bardziej teraz jak zachorowałem, widzę ile ludzi choruje, bo my tak tego nie widzimy, jak ktoś nie ma do czynienia z tą chorobą, to sobie nie zdaje sprawy, ile ludzi choruje na nowotwory. Po prostu to jest masa ludzi. Ja byłem przyjmowany ostatnio do szpitala jako 107. 107 tego dnia, tak? Tego dnia. 107. Czyli większość ludzi była przyjęta na chemię, na proces leczenia. Jasne, jasne. A powiedz mi, bo tak krążysz, jesteśmy w Słupsku, wróciłeś przed chwilą z Hanoweru, za chwilę jedziesz do Bydgoszczy. Tak jest. Dlaczego Hanower, dlaczego Bydgoszcz, jakbyś mógł tak powiedzieć? W Polsce są jeszcze inne metody leczenia niż za granicą. Za granicą leczą w sposób naturalny, odbudowują układ ochronny. I tam ja jeżdżę na podbudowanie swojego tego układu ochronnego. I temu służą wyjazdy tak, do Hanoweru. Dostarczam do organizmu dużo witamin, przede wszystkim też komórki macierzyste tam mi podają. A tu w Polsce, w Bydgoszczy, no to jest jedno z lepszych w środkowej Europie centrum. Tam tradycyjnie chemią, i więc się śmieję, że jadę tam, podbudowują mnie na witaminę, przyjeżdżam chemia, znowu witaminy, znowu chemia. Tu. Ale to po prostu jest też męczące, bo trzeba dużo jeździć, no ale jak chce się żyć, to trzeba jeździć, to nie jest jakiś tam wysiłek. Jasne, ale ty w ogóle jesteś nie do opanowania, bo twoja partnerka cię chętnie zatrzymała często w domu, a ty mówisz, że zaraz idziesz jeszcze na mecz. Byłeś już na meczu seniorów, idziesz zaraz na mecz juniorów. No. Może byś posiedział jednak czasami w domu. Posiedzę, jeszcze będzie czas, jeszcze będzie czas. Nie ma problemu z tym. No ale jak jesteś prezesem klubu, to musisz patrzeć na swoje owieczki, jak tam biegają. I jeżeli nie masz tego w sercu, to nie możesz ale być prezesem klubu. Ale jesteś zakręcony na punkcie futbolu. Ja zawsze kochałem piłkę, później to jest moja pasja. Później stało się moim zawodem, no, gdzie chłopak z mojego miasteczka
w życiu by nie pomyślał, zagrał na mundialu. Że będzie grał na mundialu, jeszcze bramkę strzeli. No jestem zakręcony na futbol. Teraz choruję, to wiadomo, mam więcej czasu i oglądam mecze. To 7 w tygodniu oglądam, aż krzyczy na mnie Asia, że chłopie, dałbyś coś innego poglądać. Ja mówię, no spokojnie, za chwilę się skończy, będziesz mogła swoją jak miłość oglądać. Także jestem zakręcony, no, i uczę się. No, ja się pytam tych chłopców, którzy chcą niby budować kariery, chcą grać wysoko. Tutaj, w Słupsku. Ile meczów oglądają? Jeden. A ja 7, no to kto ma prędzej szansę oglądać? Ja kocham futbol, uczę się od tego, patrzę ustawienia, patrzę jak grają zawodnicy, zachowanie zawodników. To można się dużo nauczyć oglądając same mecze, ale jak nie oglądasz, to czego masz się nauczyć? Jak byłem dzieckiem, to też wszystko oglądałem, ja uważam, że oni mają pasję, nie futbol, tylko telefon, bo do telefonu zagląda 100 razy dziennie albo 150, a meczu nie ogląda. No to co jest jego pasją, telefon czy futbol? Może chce się z dziewczyną umówić. To wszystko ma ręce i nogi, i to wszystko można pogodzić. Powiedz mi, markery wyszły, że jest wyszły, zero. Wyszły, czy to jest taka ostateczna diagnoza, że... Nie, są dokładniejsze badania, więc po tych 6 chemiach będę miał dopiero takie badanie dokładne. Jeszcze lekarze decydują, czy zrobić mi to badanie, bo to się nazywa PET, albo badanie tomografem komputerowym, ale ono jest takie niedokładne, więc będę namawiał ich, żeby nie zrobili tego PET-a, żeby wiedzieć, co jest po 6, jak dalej się leczyć, czy potrzeba leczenia dalej, czy nie, czy już można to zakończyć. No zobaczymy, będziemy rozmawiać, to wszystko jest w rękach lekarzy, ale i tak decyzję ostateczną podejmuję ja, bo to jest moje życie. Jasne, ale tej całej chorobie pokazałeś, że Pawła Kryszałowicza nie jest łatwo złamać, że ten Paweł Kryszałowicz może być natchnieniem dla innych ludzi, że trzeba sobie radzić, nawet z tak trudną sytuacją, by nie powiedzieć, że dramatyczną sytuacją życiową. No myślę, że ja robię to przede wszystkim dla siebie, a jak pomogę komuś z boku, no to tylko się cieszyć. No. Ale pomagasz, mówiąc nawet o tym, wiesz, o co chodzi, no bo... Ale ja tym nie odbieram nie tego. Nie poddałeś się, nie zamknąłeś się w czterech ścianach, wiesz, no gdzieś... Ale co to by dało, jakbym leżał w domu sam w pokoju i moi przyjaciele tylko by o tym wiedzieli. A tak to wyszedłem z tym na zewnątrz, namówił mnie do tego Jurek Dudek. No i też zeszło ze mnie jakieś takie ciśnienie i mogę o tym swobodnie rozmawiać. Bo dzisiaj choroba nowotworowa to nie jest wyrok śmierci, to może 20 lat temu czy 30 było. Dzisiaj z nowotworem da się żyć i 5, 10, 15 lat, można go wyleczyć całkowicie. Więc tu trzeba po prostu walczyć o siebie. I tu nie ma innej drogi. A powiedz mi, wzruszyłeś się, jak tu ten mecz się odbył kolegów z 2002 roku? Nie mogłem powiedzieć, bo łzy mi się, teraz mi się łzy zbierają, no bo ta ekipa tu się zebrała taka, no pierwszy raz od tych mistrzostw, później moi koledzy klubowi, którzy przyjechali, to tam nie mogłem w ogóle słowa powiedzieć, łzy mi tak ciekły. No fajna sprawa, to jednak środowisko piłkarskie gdzieś jest tak zmanierowane, ale w ważnych chwilach potrafi się połączyć i niektórzy chłopcy przyjechali tylko na pół meczu i od razu jechali, bo mieli swoje obowiązki. Przede wszystkim to była bardzo świetna impreza, jak dla naszego miasta, na tym mówię, tu nic się nie dzieje w tym mieście. I pokazało to sportowo też, się nie sportowo dzieje, i też pokazało to, że masę ludzi chciałoby oglądać sport na wysokim poziomie. Piłka nożna jest narodowym naszym sportem i czy komuś się to podoba, czy nie, czy ktoś mówi, że... Kochamy skoki narciarskie, lubimy siatkówkę, ale tak futbol jest sportem narodowym. Czy ktoś mówi, że koszykówka jest najlepszym sportem, jak w tym mieście całe życie przekazywać, że koszykówka jest najlepszym sportem, to jest fajna, ale narodowym sportem jest piłka nożna i szkoda, że po prostu tak mało tu jest to zainwestowane, no bo trzeba jasno sobie powiedzieć, że są dwie płyty na miasto 100-tysięczne pełnowymiarowe. Dwa orliki w ogóle są w Słupsku. To czy tylko my mamy mówić na 100 tysięcy ludzi, no to czy mamy mówić? To gdzie ta młodzież tu gra? No to dajemy sobie radę. Rozumiem. Dajemy sobie radę, musimy sobie dawać radę. A powiedz mi, prowadzisz klub i tak spędziłem dzisiaj z tobą kilka godzin, prawda? I tak mi się wydaje, że on cię bardzo pochłania, no 100 spraw jest do załatwienia. No nie, no ja już nie mówię, że sprzedaje ci bilety na mecz. Ale jak jesteś prezesem, to musisz się do tego... Jeden trener podchodzi do ciebie, kierownik, organizacyjne sprawy, rodzice. No macie też teraz akademię, gdzie 100 dzieciaczków. No można to nazwać akademią, bo wszyscy nazywają. Ja rozumiem, że to jest klub, ale fajnie, pracujecie z dziećmi i chcecie to rozszerzać.
No jest to full time time No jest, job, tak? ale Taki to naprawdę, jest który. kilka osób, bo to ja jestem tylko prezesem, a jest kilka osób, no tylko jest kilka osób, które się zaangażują tak samo jak ja w klub i każdy ma Ja tu wodę piję, ale ty też ja mam dawaj kawkę, ja mam kaweczkę, kawkę. kaweczkę. Ja już Tak wypiłem jest. podwójną espresso, więc teraz woda. Czy rozumiem, dobra, masz grupę ludzi, ale Którzy... no, jak jesteś prezesem, to no, pańskie oko konia tuczy, No prawda? dlatego jest, że ciągle, Jeździsz, wszędzie jestem. Dopóki nie chorowałem, to jeździłem prawie na każdy wyjazd też pierwszego zespołu, bo dzieci to jest fajna rzecz, ale i tak wszystkich obchodzi pierwszy zespół. No, taka jest Nawet prawda. jak jest w czwartej lidze. Nawet jak jest w czwartej lidze, to i tak obchodzi wszystkich pierwszy zespół, ale żeby mieć ten pierwszy zespół, to trzeba mieć dzieci. My tu zrobiliśmy kiedyś rozłączenie do innego klubu, dwa kluby powstały i doszliśmy po iluś latach do Znaczy wniosku, jeden że rozumiem, który miał miał być szkolić pierwszy, młodzieżą. a drugi Tak. szkolić młodzież. I teraz po iluś latach doszliśmy do wniosku, że jednak to było źle. Nie chcę tam wchodzić w szczegóły, bo nie ma to. Jasne. To są nasze Ale masz prowadzone. przekonanie do tego, Tak, że ponieważ musi być baza. uważam, że dzieci muszą być przywiązane do klubu i muszą trenować w klubie. A tam to było połączone ze szkołą mistrzostwa sportowego. Te dzieciaki nie chodzą na mecze pierwszego zespołu, nie chodzą, nie interesują się, bo tam bardziej trenują w szkole niż w klubie. No więc to tak. Klub to jest klub i to powinno się pracować w klubie. To Jasne. serce powinno się mieć dla klubu. Opowiem to, co mówiłem na stadionie. Gdzieś wyczytałem na fejsie, że do Bednarka podeszła pani w koszulce Legii i mówi: proszę o, Bednarek jest z Lecha. proszę autograf. A on podziękował, grzecznie przeprosił, ale proszę panią, na tej koszulce się nie podpisze. I to Jasne. my dzisiaj Czyli to buduje tak, i my tożsamość dzisiaj, gdzieś. dzisiaj my kibicujemy Barcelonie, Realowi, Bayernowi, a my powinniśmy kibicować najpierw swojemu klubowi, któremu się wychowaliśmy. I miałem takie ostatnie zdarzenie, że to mój przyjaciel pisze do mnie SMS-a, mówi: Eintracht wygrał puchar, super, fajnie, to jest twój klub. Ja mówię: nie, nie, moim klubem jest Gryf. Ja tam trochę serca tylko zostawiłem w Frankfurcie. Jasne. I ja tak do tego podchodzę. Jeżeli dzieci od małego są zidentyfikowane z klubem, noszą ten herb z godnością na piersi, to później może nie będą piłkarze, ale przyjdą, przyprowadzą swoje dzieciaki na trybuny i są związani. Dzisiaj jest kolega z nami siedział, który też grał w Gryfie i on mówi: 12 godzina z 30 stopni na dworze albo 35. Ja mówię: ale to ty w tym wieku, to dopiero jakbyś miał złamaną nogę, to byś nie grał. No jednak coś w tym No jest. tak. No i do dzisiaj ma już sporo, ponad 40 lat i przychodzi na mecze, zabiera nieraz swoją rodzinę. I o to chodzi, żeby, bo przede wszystkim sport uczy charakteru, uczy dalszej współpracy z ludźmi, nawiązuje się wiele przyjaźni, ale przede wszystkim też regularność i obowiązkowość. To jest w sporcie. A dzisiaj ta młodzież, no po prostu to jest tak pokolenie roszczeniowe, że to przychodzi z zachodu, że dzieci tylko by chciały czerpać garściami, a nic od siebie nie dać. A powiedz mi, powiedziałeś dzisiaj, że chcecie awansować Chcemy w przyszłym awansować. sezonie. Chcielibyśmy. Bo miasto 100-tysięczne. Że uważasz, nie że ma. To jest za niska klasa rozgrywkowa, czwarta liga dla Gryfa, tak? Oczywiście, że w I dlatego masz taką ambicję. Tak, tak. To ludzi na pewno, ludzie by chcieli. A nie utrudniasz sobie życia przez taką deklarację? Ja wiem, no, żeby w sporcie osiągnąć sukcesy, no to trzeba coś deklarować, mieć cele. Jak nie masz celu, no to grasz o nic. Więc musi być jasno postawiony cel. Oczywiście, czy to będzie w naszym zasięgu, no to zobaczymy, bo mamy politykę taką klubu, a nie inną. Gramy swoimi chłopcami, ewentualnie u nas wszyscy muszą pracować. Nikt się z piłki nie utrzymuje, więc to jest typowo amatorski klub. No, piąty poziom rozrywkowy, no to co tu wymagamy. Ale w klubie. Ale jakieś premie tam. No, prezes. Oczywiście, no są premie, są drobne stypendia dla chłopaków. No bo jak ktoś ma dwójkę dzieci i przychodzi grać w piłkę, no to też niech do domu coś zaniesie, a nie żona mu powie: słuchaj, baw się w piłeczkę, ale tu kasy mi przynieś troszkę, no nie? Jasne. Dlatego to są takie warunki, myślę, że jak na czwartą ligę dosyć niezłe, no ale przede wszystkim organizacja w klubie, no mają sprzęt wyprany w klubie, no dzisiaj widziałeś zdjęcia z szatnia. Nie, no szatnia wygląda jak w reprezentacji reprezentacji Polski, rozwieszone tak, koszulki, czysto, tak. porządek. Więc jeżeli ktoś tego nie chce uszanować i woli gdzieś zarobić 100 więcej czy 150 zł, to niech idzie z klubu. Tu ma warunki, blisko, na miejscu, dojazd, pracę, jeżeli chce, to mu pracę załatwiamy, bo mamy taką możliwość. A jak ktoś chce No uważać. Właśnie, załatwiasz też pracę. No, to no jest. Tak, no. Mam kuzynów, którzy mają potężną firmę. Trochę ich zasponsoruję i powiem: firma KMT. Robią, A proszę bardzo, robią, KMT. robią drzwi, okna, bramy. Więc tu zatrudniają około 700 osób w Słupsku, więc to jest duży pracodawca. Jeżeli zawodnik chce przyjść grać u nas w klubie, to może iść do pracy, bo z piłki się nie utrzyma.
Jasne. Na tym poziomie oczywiście. Natomiast też masz przekonanie, dzisiaj mnie zaskoczyłeś w wielu momentach, to sobie słuchałem twojej narracji, mówisz tak, ja chcę, zrobiłem to, podnoszę płacę trenerom młodzieży, żeby nie pracowali w wielu klubach, żeby koncentrowali się na pracy w moim klubie, prawda? Bo dzisiaj, jeżeli trener pracuje goni za kasą. W trzech klubach, to nie jest trener, to jest człowiek, który zarabia na piłce, bo trener ma jeden zespół i opiekuje się tym zespołem i chce, żeby on osiągał jak najlepsze wyniki. Koncentracja, przygotowanie tak do zajęć, bo teraz znajomość leci z treningu na trening. A tu musi jeszcze w korku gdzieś tak. Przemieszczać druga, się, tak? No akurat w Słupsku nie ma dużych nie ma korków, to jest, nie ma dużych. Nie to, ma dużych tak, korków. To jest dobrze, ale to nawet przygotowania nie ma. No, nawet jak pracuje w dwóch klubach czy w trzech, no to on jest zmęczony. To co tej młodzieży może dać? Jasne. Te trzecie zajęcia, które prowadzi no, danego dnia, no to już nie dnia, są zajęcia, to już jest. To już jest. Czyli ty masz takie... Wizję, no mam wizję tego. Chcesz zrobić. No tak, tylko że no to wiadomo, ciężko, dzisiaj mamy trochę łatwiej, bo mamy sponsora na Energę, więc też nie zbieramy składek od dzieci dużo, bo mamy symboliczną składkę. Dużo czy w tej... Symboliczną mamy składkę, mamy 10 zł, bo mamy... To bardzo nieznaczne, biorę koszty. W Warszawie nie ma takich stawek. No nie, no to w Słupsku też nie ma, tu prywatne te szkółki wszystkie to biorą po 120-150 zł. No ale my podjęliśmy taką decyzję. Ale rodzice by zapłacili moim zdaniem. I myślę, że zapłacą, będziemy to zwiększać, bo też wyczuliśmy, że jeżeli coś dajesz komuś za darmo, to mam piłkę i angielski, to no, na piłkę nie jedź, bo tam za darmo jest, a z angielski muszę zapłacić. Więc pod tym względem to też nie będą jakieś sumy większe, ale na pewno w przyszłym sezonie zwiększymy. Jasne. Jasne. No ale dzieci mają, są ładne ubrania, robimy turnieje, rodzice za to nie płacą, wszystko my jako klub robimy, czy jadą na turniej autobus, wszystko my jako klub dajemy. I mamy sponsora, tu uznałem, że w pierwszym roku nie będziemy jeszcze rodziców namawiać, ale zdaję sobie sprawę, że wielu rodziców chętnie zapłaci, bo widzi to, co się dzieje, jak to fajnie powstaje. I to nie jest problem dzisiaj w piłce, że przez rok 100 dzieciaków mieć. Żaden nie jest problem, bo rodzice chętnie za to zapłacą. Jasne. Tak się zastanawiam czasami, a w którym momencie postanowiłeś być, przepraszam, że cię tak nazwę, działaczem? No dobrze, menedżerem teraz jest... Działaczem. No dobrze, lubię słowo działacz. No, lubię. No bo to jest... Jestem działaczem. W klubie, nawet prezes Boniek czasami mówi, że on jest działaczem. Tak? Ja rozumiem, że zarządzasz pewnym rzeczom. To możesz powiedzieć, że jesteś menedżerem, żeby po nowoczesnemu nazwać. Ale działacz, no to jest człowiek... Działacz nie musi się nam kojarzyć z jakimś nieudacznikiem, tak? Czy jakimś człowiekiem wykorzystującym stanowisko. Działacz to ma być ten, który rzeczywiście no, potrafi prowadzić klub sportowy, który no, ten klub ma służyć jakiejś społeczności, tak? I twój klub gry w Słupsko też służy jakiejś społeczności. No, na pewno. Ja też nie powiem, bo popełniłem dużo błędów i musiałem się tego nauczyć. Miałeś takie transferowe zaciągi, nie? Ambicje sportowe. Człowiek chciał i to tak wypadło źle. No, za to zapłaciliśmy dużą cenę. A nie zapłaciłeś posadą? No ciężko by drugiego takiego wariata znaleźć. No ale klub wyprowadziliśmy na zero, także w zeszłym roku nawet zarobiliśmy. Myślę, że w tym roku też zarobimy, no ale to wszystko poszło na spłatę tych starych nieszczęsnych, zobowiązań, nieszczęsnych, tak? Nieszczęsnych decyzji. Bo ciężko jest być samym prezesem. Ja byłem do tej pory, od stycznia mamy nowy zarząd wieloosobowy, a tak byłem jednoosobowym zarządem. Teraz jest was czterech, tak? I każda decyzja była dobra. To nie jest fajne prowadzenie klubu, bo nie, co nie powiesz, no to jest dobrze. Także teraz jest troszkę łatwiej. Też inny tok myślenia, bo są ludzie z zewnątrz i patrzą na to inaczej. I myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Mamy ambitne plany. Chcemy, żeby miasto nas tu wspomogło terenami, bo chcemy budować swoją bazę treningową. Jesteś w stanie przekonać miasto do tego? Znaczy, bo sam powiedziałeś, nic tu się nie dzieje sportowo. To rozumiem, że taki kamyczek do ogródka prezydenta, tak? Znaczy, malutki, no. Znaczy, ja już tyle tu kamieni wrzuciłem. Jakiś głaz rzucił. Ja już tyle kamieni wrzuciłem, bo ja widzę inaczej sport w Słupsku. Wkurzasz że się, to jest tak? No pewnie jako Słupszczanin, dlaczego mam się nie wkurzać? No mieszkam tu, płacę podatki, a tu nic nie ma. Kiedyś był boks, kiedyś była piłka siatkowa, kiedyś była piłka nożna na wysokim poziomie, lekkoatletyka jak była na wysokim poziomie, dzisiaj nie ma nic. Ostatnio zlikwidowali koszykówkę, nie ma tej koszykówki, ale to może inny temat, bo to nie przez miasto zlikwidowane, tylko przez zarządzanie klubem. No jasne. Tak mi się wydaje, no, bo to jest spółki akcyjne mogą być dotowane z miasta i są dotowane, ale no to ktoś tam podejmuje decyzję, zarządza, tak jak u nas. Ja też mogłem już, byliśmy blisko ku upadkowi, nie mieliśmy na wypłaty, nie mieliśmy na zadłużenie, no ale postanowiliśmy walczyć i uratowaliśmy klub. A teraz mamy całkiem nową erę w tym klubie.
jak przyszedł sponsor. Zbudowaliśmy, mówię, solidne podstawy u dzieci. Będziemy prowadzić od nowa. Mamy szerokie plany, chcemy to zrealizować. Zobaczymy, jak to po prostu będzie wyglądało. Czy się dołączą do tego subsy biznesmeni, czy będą, tak jak do tej pory większość, miało to gdzieś. Stukasz do nich? Stukam. Tam niektórzy pomagają i dzięki temu też około 100 tysięcy przynajmniej co roku. To zawsze coś. No, 100 tysięcy złotych w budżecie Gryfa? No, o Boże, to z miasta dostajemy 200. No to, już to jest 300. No i resztę to musimy swoimi środkami wypracować. No ale też moje znajomości gdzieś się skończyły i to większość to moi koledzy gdzieś tam pomagają. A tacy, te duże firmy to po prostu mają gdzieś, ich tylko zyski interesują i nie chcą po prostu współpracować, a może nie dotarłem do odpowiednich ludzi. Może. Może tak jest i może niektórzy, teraz tym bardziej jest mi ciężko, gdzie zachorowałem, muszę się wyleczyć i dalej będziemy działać. Ale jest grupa ludzi, która chętnie pomaga i chętnie przychodzi na mecze i też jest kilku działaczy, społeczniaków. Poznałem dzisiaj, poznałem. No, także sympatycznie, zakręceni na punkcie futbolu. Na punkcie Gryfa chyba, nie punkcie futbolu. A, w punkcie Gryfa, tak, dobrze. Tak. To jest klub z tradycjami, od 1946 roku jest, zmieniał różne nazwy, łączenia, rozpady. Mamy w tradycjach milicyjny klub gwardyjski, także ja grałem w GKS-ie. Więc, to był gwardyjski klub sportowy, tak? Jest, tak? Tak jak było dużo gwardii, to Gryf też jest gwardyjski. No dzisiaj są całkiem inne czasy i naprawdę bez pomocy tych lokalnych sponsorów to też byśmy nie dali rady. Jasne. Słuchaj, tak, to jest cykl Mój Mundial, a ty z tego Gryfa, no już wtedy byłeś tylko wychowankiem, bo już byłeś piłkarzem Amiki, Zawiszy, później Amiki, pojechałeś na Mundial. To tak, nie boisz się mówić szczerze, prawda? To powiedz mi tak szczerze, jak wywalczyliśmy awans, to po prostu to była taka euforia. Ja muszę, bo miałem zacząć ten wywiad inaczej w ogóle. A czekaj, to teraz dam tak, jak miałem zacząć ten wywiad. Słuchaj, Kryszał, wiesz, że miałem inaczej zacząć ten wywiad, ale dobra, wiesz, jak miałem zacząć? Że nie, no przypomniałem sobie, jak miałem zacząć. Miałem zacząć następująco. Siedzę i piję. No nie, no muszę przyznać, piję koniaczek z trenerem Engelem w Rotterdamie, rozumiesz? Jest Euro 2000, jest czerwiec, on oglądał Norwegię, tak? Norwegia grała na Euro i przyjechał ten. I pije ten koniaczek, jest trzecia nad ranem, ale wiesz, dziennikarz, sprytny dziennikarz, że tak pije, wiesz, ten, smakuje ten koniaczek i tak myśli, co by tu od tego trenera wyciągnąć, nie? I tak sobie myślę, że... A trener miał wtedy niesamowite natchnienie i tam opowiadał przez trzecią czy czwartą godzinę, ale w pewnym momencie mówi tak. Iwan mówi, ten atak, ja już mam w głowie ten atak, to będzie Kryszałowicz Olisadebe. Przełamie każdego rywala w tej grupie, bo już wiadomo było, że Norwegia, Ukraina i tak dalej. Atak Kryszałowicz Olisadebe. I wiesz co, ja tak aż mi się po prostu zaświeciły lampki, po prostu wszystkie, awaria w ogóle, awaria w mózgu, rozumiesz? I mówię tak, nie no, Kryszał jest niezły, tam miesza nieźle, ma dobry dribbling. Ale czy to na reprezentację? Dokładnie, a wiesz, że jacy konkurenci, Juskowiak, Wichniarek, nie, no to nie, ale to jest nic. A ten Oli jeszcze nie miał wtedy paszportu polskiego, nie miał obywatelstwa, za chwilę dostał, wiadomo, że tam mówiło się, że dostanie, ale to jeszcze nie było, dokładnie jak wtedy na Euro jeszcze nie miał tego paszportu, można to sprawdzić. I słuchaj, i jest tak, że zaczynają się te eliminacje i on wystawia atak Olisadebe Kryszałowicz, jest wizjonerem, bo Oli jest super snajperem, strzela najwięcej bramek, chyba 8 bramek w eliminacjach, czyli nawet 10 już, dobra, gdzieś tam z pamięci, z otchłani pamięci. Ty strzeliłeś 3, ale ty masz coś takiego, że strzelasz ważne bramki, dogrywasz, swoim driblingiem łamiesz tych rywali, no po prostu, no ten atak, harmonia jest. Dziennikarze w ogóle domagają się, Wichniarka i Juskowiaka, pamiętasz? To dziennikarze mogą zawsze się domawiać. No tak, dziennikarze mogą się domagać, ale Engel ma rację w tym. Wiesz co, on miał wtedy wizję. On wiedział, kim chce ten awans zdobyć i jemu się to udało, wiesz? To, bardzo, bardzo doceniam go za to. To, o czym mówimy i mówiliśmy wcześniej. Trzeba mieć ludzi na drodze, którzy ci to pomogą. I Trenger Engel był takim człowiekiem dla mnie. On mnie wyciągnął, postawił na mnie, zaufał mi i myślę, że swoją grą... Ale on coś w tobie też widział, nie? I myślę, że swoją grą mu się odpłaciłem. Na pewno coś widział, no bo inaczej to by naprawdę było wtedy w kraju dużo dobrych napastników. No i postawił na mnie. No,
awansowaliśmy, szkoda, że dalej nic nie osiągnęliśmy więcej, ale to chwilę myślę, że daliśmy temu narodowi trochę radości. Po 16 latach awans. Chyba nie byliśmy w ogóle przygotowani na taką imprezę. Dobra, tak, to jest moje zdanie. A ja cię dopytam. Jest mecz z Norwegią w Chorzowie, 3-0, nie? Gramy jak z nut, jak z bajki, nie? I zapewniamy sobie jako pierwsza drużyna z Europy awans. Co czułeś na tej murawie w Chorzowie? Pamiętasz to? Znaczy, czy to była bezgraniczna radość, szczęście? Co to było w ogóle? Znaczy, ciężko jest to słowami opisać, bo no gdzie taki chłopak z Szymanowskiego, z Słupsku może dać reprezentację? Szymanowskiego to taka dzielnica, nie, tak? Nie, ulica. Ulica Szymanowskiego, tak? Dzielnica Nadrzecze, jak ktoś wie w Słupsku, co to Nadrzecze znaczyło kiedyś, to Nadrzecze, może sobie tak? powiedzieć. Gra na stadionie, gdzie grały gwiazdy polskiego futbolu w kotle Szarownic. A jak się mówi w Słupsku? Ty to powtarzasz, że haratamy w gałę. Tak. To nie wiem, czy do premiera kiedyś tak się odnosił, czy on to powiedział, tak. Czy ktoś o nim, haratamy, ale ty w gałę. Haratałeś w gałę, tak, w gałę tu w Słupsku, tak. I nagle wychodzisz na stadion śląski w Chorzowie i grasz mecz, który... Powiem historię, jak chłopaki grali na olimpiadzie, to ja tak paznokcie obgryzałem i kibicowałem, no tak. A później z nimi mogłem grać w jednym zespole. Bo ty byłeś młodszy od nich. Tak, ja 7-4, oni 7-2 rocznik. 7-2 maksymalnie, bo tam były te wcześniejsze roczniki. Tak. I ja pamiętam, jak Tomek Wałdoch, Marek Koźmiński, Piotr Świerczewski, no tak paznokcie, Jusko. Ja później chyba z tego mago... Kowal i Świr byli 72, a niektórzy byli trochę starsi, wiesz? I później ja z tymi chłopakami mogę grać w jednej drużynie. No to jest historia nie do opisania. Więc no i jesteś na tym stadionie, jeszcze udało mi się wtedy bramka 6-1-0, która dała nam do przerwy już spokojny wynik i samą tę, no to uczucie takie no nie do opisania, no nie można tego opisać, po prostu można mieć kupę milionów i tego nie zdobędziesz, tak jak w tamtej chwili się czułem. Właśnie, to tak jakbyś wygrał. No świat przyniosłem z tego miejsca na to. Jasne. No dobrze, po awansie jest ta radość, ten niezwykła chwila, która na koniec zawsze ci w pamięci zostanie i w pamięci kibiców ty zostaniesz jako jeden z bohaterów. No ale mija pół roku i co? Dlaczego nie byliśmy gotowi? Myślę, że to chyba wszystko nas przerosło. My przez ileś lat nie byliśmy na imprezach. Mhm. Ostatnia impreza to była olimpiada. W 92 roku. A mundial to jest w ogóle jeszcze wcześniej. To jest w ogóle co innego. 86. To już co jest innego. Mhm. I to jest moje zdanie oczywiście, nie każdy musi się z tym zgodzić. Zaszło dużo nieporozumień, tych zawodników zwolnili, tamtych wzięli. Później była sytuacja, że ta atmosfera wokół reprezentacji nie była za wysoka. Ale ty mówisz, czy wykluczenie Tomka Iwana to był taki decydujący moment, tak? Myślę, że to w ogóle my jako nacja piłkarska nie mamy 100 zawodników, że możemy sobie wybierać między zawodnikami, że dzisiaj pojedzie Kryszowicz, a jutro pojedzie Iksiński. Mhm. Mamy określoną grupę 30 ludzi, z których musimy wybrać. Jasne. A jeszcze jak pewnych się wyrzuca? A jeszcze pamiętam, było takie zdjęcie słynne, na tym zdjęciu był Kamil Kosowski, który też na mundial nie pojechał. Tomek Zdebel właśnie. Tak. Też i to my tworzyliśmy jako całość, taki mieliśmy charakter, jako zespół, jako drużyna. I to nagle za 50 ktoś podjął decyzję, ale... taką czy owaką. Już ciężko mi jest oceniać i mówić o tej decyzji, ale to rozwaliło nasz cały system, ponieważ my mogliśmy tylko przygotowaniem fizycznym i świetną atmosferą coś osiągnąć. A jak jeden z tych czynników został zaburzony, to już było ciężko. Ja rozumiem, żeby jeszcze dorzucili piłkarzy, to żeby coś wnieśli do tej reprezentacji. Jasne. No pamiętam, Paweł Sibik pojechał. Paweł został rzucony, pojechał. No, każdy chyba z milionów, którzy grają w piłkę, ja byłem to chciał wtedy jechać. W Niemczech u kilku piłkarzy taki reportaże przed mundialem pisałem. I ta decyzja wykluczenia Tomka Iwana wzbudziła niesamowite emocje. W ogóle ci piłkarze domagali się w ogóle rozmowy z trenerem Engelem, dyskusji. Wiadomo, że ta rozmowa już nic nie mogła przynieść, bo trener nie może też zmienić swojej decyzji, tak? No bo by podważył sam siebie, tak, prawda? Jest, swój autorytet. Ale myślę, że przez takie podejście, gdzie już wszyscy dostali numery i mieli jechać na wielką imprezę, nagle odwołanie 5, to też jest podważenie autorytetu. No właśnie, bo ja pamiętam, to była impreza chyba w Wiktorii, prawda? Gdzie pokazywaliście te koszulki ja takie... Już nie pamiętam. No. Chemia, wybaczcie. No to okej, już. Pamięć gubi. Żona nam tu coś pokazuje, że kocha. No, bardzo dobrze, więc tak, musimy się skoncentrować, tak. Bo nas tutaj twoja kobitka zdekoncentrowała tak w tym wywiadzie. Wracam do mundialu, no jednak to jest impreza życia, jedziecie na tę imprezę, prawda?
I grupa wydaje się też taka trochę, nie wiem, czy sam trener Engel nie lekceważył tych rywali, a grupa była piekielnie trudna, tak? Korea, gospodarz, Portugalia, no fenomenalne pokolenie z Figo. Korea tak? wydała kupę milionów no wiadomo, dolarów. Miliardy wydali na cały turniej, tak prawda? I chcieli tam się przebijać dalej. I Amerykanie w ogóle z tej grupy przed turniejem mówiono, wyjdzie Polska i Portugalia, a wyszła Korea i Stany Zjednoczone. Ludzie Myślę, że tak, że teraz po czasie to już człowiek gdzieś tak patrzy na to z dużą rezerwą i co było. My przygotowaliśmy się na turniej, bardzo ciężko pracowaliśmy w tym bardziej, co byliśmy. Nie za ciężko? No my pracowaliśmy na zachodzie, to dla nas nie było za ciężko, ale to po całym sezonie przegranym i jeszcze drugi okres przygotowawszy przed mundialem, no to może było trzeba nas przygotować na pierwszy mecz, żebyśmy ten pierwszy mecz wygrali na świeżości, troszkę tak jak teraz jest to gdzieś prowadzone, no bo jak chłopaki grają po 70 meczów w ligach tych najlepszych zespołach, to gdzie ich jeszcze do czego przygotować, to trzeba im dać odpocząć i żeby oni się zregenerowali, żeby nabrali siły. Więc po czasie to można łatwo powiedzieć, wtedy no ufaliśmy trenerowi, bo osiągnęliśmy sukces. Jasne. I ten, ale też wydaje mi się, że to było w głowach psychicznie, że my nie byliśmy nastawieni na taki turniej, że to będzie tak ciężko, tak dużo. Też sprawa inna, spaliśmy w innej strefie klimatycznej, na mecz jechaliśmy pierwszy. No wiem, pierwszy. Zona, później pojechaliście do Busan, tam była wilgotność, tam całkiem inaczej, przeżyłem, ciężko. Poszliśmy na rozgrzewkę, to po 5 minutach wyglądaliśmy tak, jakbyśmy z sauny wyszli. Więc tu też jakieś takie rzeczy były, ale generalnie moje zdanie... reklamowe jeszcze, jakbyś miał... Ja nie brałem udziału w tych reklamach. Żadnej reklamy nie zagrałeś? Nie reklamowałeś tych zupek? Nie. A na szklankach nie byłeś? A na szklankach to PZPN nas no właśnie. PZPN nam zrobił. Tomasz Hajto mówi, że prezes Boniek musiał coś dopłacić później za to, co? Nic, no, nie? Przynajmniej mi nie dopłacił. To nie wiem w takim razie. Nieważne, no było to 5 minut i myślę, że to nie miało wpływu na to. Wiesz, bo nas dziennikarze na przykład, Piotrek Świerczewski strasznie wkurzył, bo powiedział, że teraz wywiady będą za kasę. Tak przyszedł i tak ogłosił. A to chcesz mi zapłacić? Nie. Spokojnie, Romcie. Bez kasy. Bez kasy. Ale nie, no, a wiesz, że tak było, że Świr chodził po redakcjach i mówił, nie, to za wywiady trzeba płacić, tam Szprung, takiego mieliście menedżera. A to właśnie ja z nim nie brałem, bo, nie. bo Aha, ja miałem, ty nie swojego, byłeś tych... bo ja miałem swojego menedżera i jak Szprung przysłał papiery, to menedżer mu odpisał, że tak i może być, ale tak nie. Rozumiem. I nie dogadali się. Czyli bo ty ja nie to byłeś w tej sprawę. Grupie, która, którą obsługiwał ale Szprung, ja myślę, tak? Ale ja myślę, że to nie było wpływu, nie miało to wpływu. To było 5 minut, to nie komu rozumiem, nie, na koniec liczy się boisko. Tylko my Polacy zawsze mamy to, że jeżeli coś nam nie pójdzie, to zawsze wytykamy, a to mogło się nie zrobić, tamto mogło się nie zrobić. A trzeba sobie też zdawać sprawę, że no, to tylko jest sport i oczywiście chcielibyśmy wygrać, ale my po 16 latach pierwszy raz pojechaliśmy na mundial. To nie jest tak jak teraz, 2 lata temu graliśmy na Mistrzostwa Europy, osiągnęliśmy sukces, dzisiaj jedziemy na Mistrzostwa Świata, wszyscy też żądają sukcesu, a Mistrzostwa Świata są całkiem innymi Mistrzostwa Europy. Trudniejsze. To nie są Mistrzostwa Europy, które były 8 zespołów, tylko to były Mistrzostwa Europy, gdzie były 32 zespoły. Mm. I Mistrzostwa Świata też są inne. Mm. Więc tu też będzie na pewno ciężko. Grupę zresztą mamy ciężką, bo każdy mówi, że grupa. No, bardzo ciężko mamy grupę. Mamy problem w tym, że nasi zawodnicy nie grają w klubach. No część nie gra, ma problemy. I to podstawowi zawodnicy. Mm-hmm. I tu musi sztab szkoleniowy nadpracować, żeby oni doszli psychicznie do dobrych... Że trzeba pracować i psychicznie, i fizycznie, tak? Jest, tak? No bo jeżeli ja rozumiem, że chodzi o Błaszczykowskiego, Milika, Krychowiaka. Jeżeli ktoś nie gra pół sezonu czy sezon, no to na pewno mu się odbija to na psychice w głowie, bo on chce grać. A no niestety, no ktoś podejmuje jedną decyzję i trzeba z tym się pogodzić. To jest bardzo ciężkie pogodzenie się, że musi siedzieć na ławce i nie grać, bo to jest bardzo ciężko. Więc tu trzeba nad tym pracować, ale myślę, że nasz sztab szkoleniowy jest już tak doświadczony, już był na wielkiej imprezie, że to niech oni sami robią, nie jest mi oceniać co i jak. Ja będę ściskał tylko mocno kciuki, bo to jest w końcu reprezentacja Polski nasza. Jasne, a powiedz mi, jeszcze jak wrócę do szczegółów z Korei. Przegrywamy z Koreą, z Portugalią, trener wystawia 3 napastników i próbuje przełamać ofensywą Portugalię. Byłeś zaskoczony tym z boiska, tym, że... Znaczy, ja nie dyskutowałem nigdy z trenerem, bo ja nie byłem w tej kadrze dyskutowania, umówmy się. Było paru innych, nie? Było paru innych. I trener podjął taką decyzję i trzeba było grać. No tam wiadomo, że przegraliśmy wysoko 4-0, ale byliśmy chyba równym przeciwnikiem. Przez godzinę tak, dość równo. A później równo, indywidualne błędy gdzieś zadecydowały o tym, że gdzieś przegraliśmy. No taki jest futbol i było można się pakować. Właśnie, był ten scenariusz mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Tak jest. On się w Niemczech też powtórzył.
No, teraz ale nie wyciągnęli błędów z tej nie naszej porażki. Nie wyciągnęli wniosków, tak? Tak, znowu były przed nominacjami było no wielkie ceregiele. No. No tak, ale każdy trener odpowiada za wynik, on podejmuje decyzję i wielokrotnie rozmawiałem z trenerem Janasem na ten temat. Ja mówię, on się nie pomylił. Bo Frankowski, nie, no, trener, bo mówi, Frankowski już później nie grał nigdzie. Taki argument. Nie strzelił bramki przez pół roku w klubie. Ale nie? Jako 23 mógł jechać, to nikomu by nie ten. Jurek Dudek, wielki autorytet, nie pojechał. Ale to są decyzje trenera i my po latach możemy sobie dywagować i rozmawiać na ten temat. Ale jako zawodnik nie możesz tego robić i musisz się dać, to jest twój szef, coach. Boss, jak to mówią, i musisz słuchać go. Jasne. Może to ja po wielu latach zrozumiałem, jakbym był troszkę pokorniejszy piłkarzem, może mógłbym też coś więcej osiągnąć. No ale też lubiałem nieraz później w klubie coś tam powiedzieć. Za dużo. Tak? W którym? Niemieckim czy nie, gdzie? Nie, w niemieckim to gdzie tam. Trzeba, żeby powiedzieć to po niemiecku, trzeba umyć. No nie no, coś nie, tam mówisz, śmieję, no. Żartuję, coś tam mówisz, no. Żartuję. Ale tak. A ty nie powinieneś dłużej zostać w Niemczech, bo... Mówię, powinienem rozmawiać, ale sytuacja była taka, że po prostu zdecydowałem się na powrót, nie chciałbym tu mówić o co. Po czasie to człowiek tak troszkę chyba żałuje, bo tam jednak inna kultura gry, inaczej wszystko to wygląda. Ale tu też grałem w pucharach, później europejskich, poszedłem do Wisły Kraków, jednego z najlepszych klubów w historii polskiej piłki, także nie ma co tu narzekać. Spotkałem na swojej drodze pana Petrescu, trenera. No ty jesteś zafascynowany Petrescu. Ja uważam, że to był porządny no właśnie, trener. Wiesz, to w ogóle dzisiaj analizowaliśmy, że ja to mówię, ty spotkałeś na swojej drodze katów, nie? Bo Magat... No jest, ja się śmieję, w ostatnim wywiadzie powiedziałem, że jakby Magat objął to jakiś polski zespół po dwóch tygodniach, 7 przychodzi na treningi, bo wszyscy mają kontuzję. Nie wytrzymaliby tego. Nie ma możliwości, żeby wytrzymali. Przy tym, co my trenujemy wakacyjne ligi, to jest po prostu masakra. Ale nie, no w ekstraklasie piłkarze są trochę lepiej przygotowani niż w swojej czwartej lidze. No, powinni być. Nie są? Są, no żartujemy teraz sobie. Ale w porównaniu z Zachodem, no każdy młody człowiek, który idzie za granicę, to musi rok odbębnić. Jasne. Przygotować no, się do pracy, tak, no, do rok, reżimu. Dwa, no, ja, to, powiem, powiem przykład taki, poszedł do Włoch ten napastnik z Lecha Kownacki. Wszyscy mówili, bo on jest taki grubokościsty, nabity. A dzisiaj już nie jest nabity, nie jest gruby, jest chudziutki jak ten. Mhm. Zaczął inaczej pracować, ciężko pracować. Myślę, że z tego smyka będziemy mieli dużo pożytku, jako Polska. No ja też jestem jego fanem, ale tu ma mówili, charakter, ale nie? Tu mówili w Polsce, nie, bo on jest taki, bo on jest grubokościsty, jak to się mówi. Nie, po prostu tam codziennie ciężko się pracuje. A to jakbyś codziennie ciężko popracował, to po dwóch tygodniach 7 ci przychodzi na zajęcia. Temu to szczykło, temu tamto szczykło, temu to pierdło. A tam na zachodzie masz po 28, po 30 ludzi w kadrach. Jak nie, to jest następne twoje miejsce. I jak byle pierdol, nie idziesz do lekarza i do masażysty. Tylko trenujesz, a jak już cię boli, no to idziesz do centrum rehabilitacji, aż się wyleczysz. Jasne. A powiedz mi, tak jak patrzysz dzisiaj z perspektywy czasu na tamtą polską ligę, piłkarze rządzili? W wielu klubach. Zwalniali trenerów. Nie chciałbym mówić o Wiśle, ale zwalniali trenerów. No właśnie. To czyli, a to dla ciebie był chyba szok, bo ty jednak doświadczyłeś Bundesligi, Eintrachtu, nie? I widziałeś, jak funkcjonuje tamten świat. I wracasz i dopiero pewnie... Ale jak przystajesz z tymi ludźmi, to sam, taki sam się stajesz. To zwalniałeś też tych trenerów? Nie, ja akurat nie zwalniałem trenerów. Mi wmawiałem, że zwolniłem. Którego? Trenera Majewskiego. A, ale mi nie, ale mi nie było. Ale mi nie było. Pierwszym razem mi nie było. Aha. A też. A drugim? Nie. A drugim, no to ogólnie taka sytuacja była w klubie. Tragiczna, nie do wytrzymania i myślę, że... A trener był taki niemiecki, czy nie? Nie. Zostawmy ten temat. Dobrze. Dzisiaj dobrze żyję z trenerem Majewskim, także zostawmy ten temat, nie chciałbym opowiadać. Rozumiem. Ale dobra, a teraz... I teraz my już nie mamy problemów z trenerami? Jak ty w ogóle patrzysz na... W ogóle to jest paranoja, co się dzieje w polskich klubach. Trzech trenerów w jednym sezonie. No to jako zawodnik to nie wiesz, co masz robić. Przychodzi trener, mówi, że Legii Warszawa. Nie tylko. No nie, no nie, wiem, że nie kilka tylko. Klubów miało nie po tylko. Dwóch, trzech trenerów nie w sezonie. Tylko. No. Przychodzi trener i mówi, masz tak robić. I za chwilę zmiana jest trenera, ale co ty robisz do tej pory? Tak się nie robi, ty musisz tak robić. I za chwilę przychodzi, nie, to co tam to robiliście, to jest do dupy. Teraz to robimy tak, bo to tak się robi. No i zawodnik głupieje. No to jak masz trzech trenerów, a co to w ogóle jest polityka klubów? Jaki to sposób myślenia, że trenerów na 3 miesiące zatrudniają. No to prezesi powinni się zastanowić nad tym, co oni robią z tymi klubami.
No to coś w tym jest. No dobrze, a ty jako prezes, masz cierpliwość do trenera? Bardzo dużo mam. No u mnie trenerzy po 2,5, po 3 lata pracują. 2,5, 3 lata, tak? Jeżeli chcę dalej pracować, to pracuję. Jeżeli trener wykonuje swoje zajęcia dobrze, jeżeli angażuje się w pracę w klubie, bo to nie tylko praca w klubie, że przyjść na trening w pierwszym zespołem i potrenować 3 razy w tygodniu i w sobotę mecz. No to widzisz, że trener chce się angażować w pracę w klubie i... No dobra, ale a tabela? Ale co to za różnica, czy ja w czwartej lidze, czy w trzeciej? Nie no, sam chcesz awansować, chcę, ale rozumiem, że... poziom. Ale nie jesteś wariatem, tak? Ale tak z perspektywy, co to za różnica? Jak grasz między ekstraklasą a pierwszą ligą, to jest różnica, bo tam i pieniądze są większe, i prawa transmisyjne, i wszystko. Ale tutaj my mamy za zadanie wychować jak najwięcej młodych chłopaków, żeby grali w tym zespole i żeby osiągnąć też sukces sportowy, nie na siłę ściągać armię zaciężną, wydawać pieniądze i oni pójdą, jak nie dostaną pieniędzy i nic w klubie nie ma, klub się rozwali. Wiele klubów tu było już w okolicy, którzy mieli pieniądze rok, dwa i już ich nie ma. I długi pozostawiali. To sponsorzy przychodzili, tak? Coś wójt tam... dawał pieniądze, nagle wójta zmienili, już pieniędzy nie było, już ludzie odeszli do sądu sprawy i to tak to wygląda. Więc ambicje to są ambicjami, ale to trzeba też troszkę myśleć na szerzej. To dobrze, to na koniec się zapytam, jaki scenariusz Polski na tym mundialu? Ja życzyłbym sobie, żeby grali w finale. No dobrze, w finale, tak, no spokojnie. Ale czy zakładasz scenariusz meczu otwarcia, meczu wszystko, meczu honor? Bo ja już bym nie chciał, naprawdę. Nie, ja też ja byłem na dwóch mundialach, w Korei i w Niemczech i teraz chcę, żebyśmy wyszli z grupy. Ja też bym. A uważam, już że, nie chcę uważam nawet... że jak wyjdziemy z grupy, to też będzie nasz sukces i trzeba tak do tego podchodzić, bo naprawdę mamy ciężką grupę i wierzę w to, że chłopacy wyjdą. Mamy naprawdę kilku zawodników europejskiej klasy, jednego światowej, więc tu też nie mamy czym się, ale też zdejmijmy z nich presję, nie jedźmy tam po medal, bo niby dlaczego mamy jechać po medal, ostatni medal zdobyliśmy w 82. No tak, nie, no to hen, a poza tym, no, medal to jest jakieś w ogóle... No, dzisiaj medal dla nas to jest takie nie do uchwycenia, no to kosmos, o, tak jakbym to mówił. Ale jeszcze, bym życzył sobie tego, żeby zdobyli, a ty bo jestem kibicie reprezentacji Polski. Lewy to jest najlepsza dziewiątka dzisiaj na świecie, czy jedna z pięciu najlepszych dziewiątek? Jak w ogóle postrzegasz? Lewy to jest typowy snajper. I on potrafi w tej szesnastce zrobić cuda. Bo jest silny, umie wykorzystać każdą prawie sytuację, wykorzystuje, rzadko mu się zdarza. Jest takim killerem, tak, nie? Jest jak killerem. Mówi prezes Boniek, tak. Terminatorem. A takich dziewiątek nie ma, bo Cavani lata gdzieś po całej szerokości, tak? Lewy oczywiście też nieraz się wróci, bo jak nie dostaje piłek, to wraca się. Ale myślę, że jako dziewiątka to jest jedna w pierwszej trójce. No to nie chciałbym tak porównać, że jest najlepszy, ale w pierwszej trójce na pewno. A kogo byś tam dodał? Mimo wszystko bym dodał Benzemę, chociaż miał inteligentny w grze, tak, jest, chociaż miał nie jest tak skuteczny. Chociaż jak jest Suarez. Suarez z Barcelony, tak też jest. Fajny no w grze. To mówimy o takich dobry. Nazwiskach, że mi jest ciężko wypowiedzieć, bo to są topowi gracze. Ja bym... Ale dzisiaj jeszcze na stadionie wywołałeś jedno nazwisko, Harry Kane, nie? No, jesteś zachwycony tym. Oczywiście. Jeżeli ja bym był prezesem Realu, to bym na Harry'ego Kane'a postawił. Młody, jeszcze ma ileś lat. Lewy jest super piłkarzem. I oczywiście bym chciał, żeby poszedł do Realu, bo ten. Też by było wielkie halo, nie? Ojej, dla mnie kibica Realu tym bardziej. Ty jesteś kibicem Realu, tak? Typowym, biały. Okay. Biała część Madrytu. Rozumiem. I to by było super. Ale jako prezes, nie wiem, czy za 30-latka bym dał 100 baniek. Dobrze, a po drugie, druga sprawa, też trzeba sobie zdawać sprawę, że Bayern nie będzie tak chciał Lewego puścić, bo gdzie oni znajdą gościa, który systematycznie... No właśnie, bo Bayern się odgraża, że nie puści, bo ma ważny kontrakt. A w ogóle jak to wszystko odbierasz, to zamieszanie, no ty, to zamieszanie, znasz tak dobrze Niemcy? To jest zamieszanie takie, wydaje mi się, to oczywiście ciężko mi jest, bo osobiście nie wiem jak tam jest, że po prostu Lewy chce odejść do innego klubu, no już osiągnął tam dużo. No jego menedżer to wyraźnie powiedział. Jest najlepszym szuka tam piłkarzem, pobija tak rekordy Bundesligi. Wszystkie prawie popił, więc w Bayernie Monachium, no to też trzeba sobie zdawać sprawę, jaki to jest klub. To jest Bayern, Długodugonic i pozostałe kluby. Więc tam pobił i on po prostu potrzebuje zmiany i to jego zachowanie było tym spowodowane, że on po prostu chce zmienić klub. Ale będąc prezesem Bayernu, nie chciałbym puścić gościa, który mi systematycznie co sezon strzela 30 bramek. Jasne. Będzie ciekawe to lato. Tak jest, na pewno. A ty walczysz. Tak jest, a my walczymy dalej. Walczysz, swój mundial życia tak rozgrywasz. Jest. Paweł Kryszałowicz, Prawda Futbolu. Bardzo dziękuję. Proszę o subskrypcję, proszę o lajki. Dziękuję. I proszę o śledzenie kanału. Naprawdę przyjemny dzisiaj dzień w Słupsku.
A przyjadę za rok, rozliczę go, czy jest awans. Zobaczymy, Takie czy jest awans, nie? wsparcie wszystkie Tak jest. Bardzo tworzliwe. dziękuję.